Myślę, że serce Paczuskiego bije w klatce do rytmu nadawanego przez gardła jego fanów. Tyle, że tym razem w klatce będzie się liczyć taktyka, game plan i przebiegłość. Ale ponieważ to jest Warszawa, to będzie miał kto podpowiadać. Ja uwielbiam walczyć w Warszawie. To jest super, tak naprawdę całe trybuny są za tobą. Ja, Arek Wrzosek, zrobimy super walki, wygramy te pojedynki przy super dopingu. Dam wszystko, co mam najlepszego i chcę zrobić jak najlepsze show, jak najlepszy pojedynek, żeby wszyscy kibice dostali to, na co czekają. Chyba wrócił Radek Paczuski, zabrakł swojego przeciwnika. Kiedyś usłyszałem takie słowa Marka Piotrowskiego, że z uwagi na szacunek do przeciwnika nigdy go nie oszczędzał. I tak samo ja podchodzę właśnie do tego tematu. I w każdej walce szanuję swojego przeciwnika, dlatego daję mu 100% siebie. Niestety czasem to się wiąże z tym, że przeciwnik będzie znokautowany, ale taki to jest sport. Ostatnia walka Paczuskiego była dla niego bardzo ważnym zwycięstwem, bo toczył chyba najistotniejszy bój z samym sobą. Radcliffe po raz kolejny ma polskiego przeciwnika i już w przeszłości byliśmy świadkami, jakich marzenia skutecznie niszczył. Radosław Paczuski przed własną publiką stanie przed trudnym wyzwaniem w osobie doświadczonego i mocno bijącego Anglika, Jasona Radcliffe'a. The Assassin ma na koncie 2 zwycięstwa w okrągłej klatce KSW, a jego specjalnością są zwycięstwa przez nokaut w pierwszej rundzie. Jason Radcliffe, na pewno bardzo doświadczony zawodnik. Jest to zawodnik, który ma już 26 walk zawodowych w MMA na swoim koncie. Widziałem jego walkę z Albertem Odzimkowskim, którą wygrał. Widziałem jego walkę z Damianem Janikowskim. Solidny zawodnik z mocnym uderzeniem na pewno. Znajdę na niego sposób. Tak jak w ostatniej walce byłem gotowy na 3 rundy, tak samo teraz będę gotowy na 3 rundy mocnej walki. Jason, you're coming to my hometown Warsaw. I'm really happy to face you in the cage. You can count on my hospitality.